bardzo miło w tę świąteczną niedzielę powitać wspaniałego gościa, Jakub Gierszał z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I miło mi cię spotkać właśnie teraz, bo wiem już, że ostatnie miesiące, tygodnie, miesiące właściwie nawet, to był czas bardzo, bardzo wypełniony. Na razie nawet nie pytam o konkrety, tylko o samą sytuację. Dużo pracy przed świętami, tak? Było? No tak, rzeczywiście byłem na zdjęciach w Niemczech, tam w Stralsund i w Hamburgu i spędziłem tam czas właściwie od początku tego roku i wróciłem teraz krótko przed świętami. Czy właśnie, czy święta, ten czas, mam na myśli nie tylko te dwa świąteczne dni, ale w ogóle ten okres rozpoczynającej się wiosny, to jest dla ciebie może taki moment i w ogóle, myślę, dla aktorów moment na chwilę zatrzymania, na chwilę odpoczynku, czy to też za chwilę się skończy znowu praca? Myślę, że na pewno jest to wyjątkowy moment, wyjątkowy czas, kilka tutaj takich dat, przynajmniej dla mnie się składa, ja w marcu obchodzę urodziny, 21 marca jest pierwszy dzień wiosny, no i święto... I 21 marca właśnie masz urodziny? Nie, nie, ja mam 11 marca mam urodziny. A to miałeś już? Czyli miałem już, tak. No to mimo, że to już mocno spóźnione, to oczywiście absolutnie najwspanialszych rzeczy, wrażeń miłych na cały następny rok ci życzę. Dziękuję, dziękuję bardzo. 21 dzień marca to jest pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, no i święto Wielkiej Nocy, które jest no zawsze jakimś początkiem nowym, odrodzeniem, wiosna idzie, więc to na pewno jest taki wyjątkowy czas, a w branży filmowej mówi się o tym tak, że te pierwsze miesiące nowego roku to jest raczej tak zwany sezon ogórkowy, czyli mniej się wtedy kręci. Czyli jest moment na zatrzymanie, na oddech. I na nastawienie się na to, co przychodzi najczęściej potem właśnie w okolicy kwietnia, maja i lato, no, gdzie dużo projektów filmowych się kręci ze względu na światło. No to już wiemy, że najbardziej dla aktorów intensywny czas to jest właśnie ta późna wiosna i lato, tak? Dokładnie tak, tak. I tak też będzie w tym roku u ciebie? Zanosi się, że tak też będzie w tym roku u mnie, więc teraz jeszcze do mniej więcej połowy maja jakiś taki rodzaj regeneracji, odpoczynku i dalej do pracy. A czy z samymi świętami Wielkiej Nocy masz jakieś miłe wspomnienia, skojarzenia? Bo no to jest tak, że niektórzy bardziej wolą to zimowe święto, czyli Boże Narodzenie, niektórzy właśnie Wielkanoc, bo to wiosna, bo to właśnie tak jak wspomniałeś, jakieś otwarcie? Tak, zdecydowanie, jakbym miał powiedzieć, jeżeli się da w ogóle, ale chyba się da porównać te dwa święta, to ja bym był za Wielkanocą zdecydowanie. A jeżeli chodzi o wspomnienie, to mimo, że teraz rzeczywiście planeta się ociepla, jest coraz cieplej, to pamiętam z dzieciństwa taki lany poniedziałek, gdzie było tak ciepło, że w krótkich spodenkach biegaliśmy po osiedlu i polewaliśmy się wodą. Po krakowskim osiedlu, czy nie, to było w Niemczech? To było w Toruniu. A, jeszcze gdzieś. I bo było na tyle gorąco w lany poniedziałek, także, ale słyszałem, że jutro też ma być tak ciepło. No właśnie, jutro możemy się polewać wodą. W Toruniu nie było z tym problemu, bo tam Wisła też płynie przecież. Dokładnie. No właśnie. I też swoje miejsce miały, mają rozmaite festiwale filmowe. No ale zostawmy geografię, chociaż nie, od tej geografii nie uciekniemy, bo ty jesteś aktorem, który od dawna właściwie często się przemieszcza, dużo jeździ po Europie, po świecie i to się chyba nie zmienia. No, rzeczywiście staram się raz na jakiś czas, jeżeli mam taką okazję, pracować też poza granicami Polski. Powiedziałbym, że w momencie wybuchu pandemii i koronawirus przyszedł to, że tak powiem, to się trochę pozmieniało. Trochę się to zablokowało, to się teraz odmraża i odtaja, ale był taki okres, gdzie te produkcje, no pamiętam, że chyba wziąłem w
wtedy udało mi się wziąć udział w dwóch produkcjach zagranicznych, ale to było wszystko obwarowane testami i takimi oddzielnymi sekcjami, w których można było się na planie poruszać, w zależności od tego, w jakim się było pionie, żeby nie zarażać i tak dalej. Więc mniej chętnie zapraszano gości też z zagranicy, ale teraz ta sytuacja już się normuje i już się zmienia. Jakbyś sam określił to miejsce, ten punkt swój zawodowy, w jakim jesteś teraz, bo rzeczywiście spełniasz się zawodowo w różnych krajach, w różnych kinematografiach. Czy to jest właśnie ten jakiś taki już stały element twojego aktorskiego życia? I tak właśnie ma być, że próbujesz zaistnieć w rozmaitych rolach i w różnych produkcjach w świecie. Po prostu nie brakuje tych propozycji. Ja tak wyszedłem ze szkoły teatralnej z taką myślą, mądrością, którą rzeczywiście nam przekazywał Jan Peszek, który był to opiekunem naszego roku. Wtedy to się nazywało mistrz roku, nie wiem jak dzisiaj mówi się na te funkcje w szkole teatralnej. I on mówił o tym, że rzeczywiście można powoli nazywać się aktorem po mniej więcej 10 latach w zawodzie. No to ty aktywnym. Już na pewno możesz. I ja tą myśl jakoś zabrałem ze sobą i pomyślałem sobie od wczesnych lat i do dzisiaj to wyznaję, że trzeba próbować w tym zawodzie spełniać w różnych gatunkach, w różnych kontekstach, próbować różnych bardzo rzeczy, żeby ćwiczyć jakoś swoją przystosowalność, że tak powiem, i warsztat, i tak się staram robić. Z różnymi sukcesami, że tak powiem. Każdy projekt jest jakiegoś rodzaju ryzykiem, które się podejmuje, jak się bierze w nim udział, no bo aktor ma jakąś taką mimo wszystko ograniczoną odpowiedzialność. Zasięg, że tak powiem, tego, jaki wpływ ma na dany projekt, bardziej na swoją rolę, aczkolwiek tutaj też montaż i postprodukcja filmu potrafi zdziałać, że tak powiem, cuda. Więc staram się robić różne rzeczy. Od początku mam taką filozofię i myślę, że tutaj się nic raczej nie zmieni. Zmienia się może to, że człowiek z czasem, czyli ja, nabieram trochę większego dystansu do różnych spraw zawodowych. Zmienia się to, że może nie traktuję wszystkiego tak serio jak kiedyś. Ale tak pomyślałem teraz też po tym, co powiedziałeś. Święta to jest taki właśnie moment na jakąś refleksję. Jak refleksja, to może i wspomnienia, może i właśnie dystans, o którym też powiedziałeś. No i sam przywołałeś jeszcze czasy studiów w Krakowie. Jak dzisiaj patrzysz na te swoje aktorskie początki? Przecież ty jeszcze byłeś studentem, bo właściwie wszystko zaczęło się w roku 2009 od filmu Wszystko, co kocham. Tak, Wszystko, co kocham, w reżyserii Jacka Borcucha, który jako pierwszy zatrudnił mnie w filmie, a film to było zawsze moje marzenie, że tak powiem, moja pasja, coś, gdzie chciałem, w czym chciałem brać udział, co chciałem współtworzyć. I szkoła teatralna, muszę powiedzieć... To było jakoś w połowie szkoły? To było po pierwszym roku. Po pierwszym roku nawet. Szkoły teatralnej. Szkoła teatralna nigdy nie była tym dla mnie miejscem, w którym koniecznie chciałem się znaleźć. Raczej traktowałem szkołę teatralną jako możliwość właśnie do tego, żeby jakąś drogą trafić do filmu. I miałem takie założenie, że gdybym nie trafił do filmu jako aktor, to starałbym się trafić do niego w jakiejś innej roli, której jeszcze nie umiałem sobie nazwać dokładnie, ale wiedziałem, że film jest takim moim miejscem, w którym chciałbym być i funkcjonować. Czyli czułeś, że takie naturalne dla ciebie środowisko, tak? Nie wiem, czy to ono było naturalnym środowiskiem, czy się nim stało poprzez jakby doświadczenie planu filmowego, ale na pewno mnie ciągnęło do filmu bardzo i kiedy dostałem pierwszą propozycję filmową i musiało, to kolidowało jakoś z moimi studiami, no to poszedłem do dziekana i też mu to powiedziałem wprost, że dla mnie film ma pierwszeństwo, jest najważniejszy i jeżeli
on uzna, że w takim razie powinienem przez rok pójść na urlop dziekański, albo być może będzie musiał mnie skreślić z listy studentów, to jestem gotowy te konsekwencje podjąć, dlatego że film jest dla mnie czymś, gdzie chcę być, więc ten taki drive A niestety był to zdecydowanie bardziej teatralny Kraków, a nie filmowa Łódź na przykład. Zdecydowanie i to też mnie cieszyło w tym sensie, że w teatr, który był dla mnie zawsze jakimś takim medium magicznym, trochę niezrozumiałym, trochę strasznym, cieszyłem się, że mogę być w szkole teatralnej i się uczyć tego zawodu z tej strony, natomiast nigdy tak naprawdę mnie do teatru nie ciągnęło. No to może teraz wygląda to już troszeczkę inaczej w tym zawodzie, ale jeszcze w nieodległej przeszłości aktorzy podkreślali, że przede wszystkim teatr, a dopiero potem ewentualnie film. To były wyjątkowe sytuacje, no też bywali tacy aktorzy, należała do nich zawsze choćby Beata Tyszkiewicz, filmowi zdecydowanie. Więc pewnie wtedy, jak wygłaszałeś tego rodzaju słowa, tego rodzaju deklaracje, no to nie było to może za bardzo popularne. Nie było to za bardzo popularne, być może nawet jakoś mogło być uznawane za aroganckie, nie wiem, ale wiedziałem, że mam ten cel przed sobą i on, wydaje mi się, że on był na tyle silny, że starałem się o to, żeby jeździć do Warszawy na castingi, nawet jeżeli przez to nie szedłem na zajęcia, czy próbowałem złapać jakiś poranny pociąg i wrócić jeszcze popołudniowym, żeby być na zajęciach po południu czy wieczorem, bo wiedziałem, że ta droga do filmu jest dla mnie ważna i oczywiście będąc w takim środowisku teatralnym, mocno teatralnym, jakim jest szkoła teatralna, no bo to jest takie preludium do tego rynku, trzeba powiedzieć, no bo to też jest jakiś rynek, prawda? No i też teatralny. Osoby wykładowców związane mocno z teatrem. I, dokładnie, więc będąc tam oczywiście odczuwałem te presje, czy tam moja deklaracja i ten mój drive do tego kina jest adekwatny, czy nie powinienem, wręcz się pojawiały takie myśli, czy nie powinienem być tutaj bardziej otwarty i elastyczny. Natomiast myślę, że to też przyszło z wiekiem, żeby sobie uświadomić, czy ja sobie uświadomiłem, że to jest, że tak powiem, w porządku, że się skupiam na jednej rzeczy w życiu i robię tę rzecz, właśnie tę rzecz, którą chciałem robić bez, że tak powiem, kompleksów. No, czyli pięknie się zaczęło, choćby tutaj nawiązując do tytułu filmu Wszystko, co kocham, zacząłeś rzeczywiście robić to, co kochasz i tak chyba jest do dzisiaj. Myślę, że to się nie zmieniło, bo stałeś się absolutnie i przede wszystkim aktorem filmowym, czyli to, o co chodziło. To, o co chodziło i tak jest. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o to, że ja mogę w życiu wykonywać zawód, który sprawia mi przyjemność, daje mi satysfakcję twórczą też, nie zawsze, ale często, i mogę z tego żyć, to uważam, że to jest po prostu bardzo dobrze i jestem za tę możliwość, za tą drogę bardzo wdzięczny, więc staram się ją kontynuować, jak tam najlepiej mogę, że tak powiem. No jeszcze myśląc właśnie o tych twoich aktorskich początkach, po Wszystko, co kocham, zdążyłeś jeszcze zagrać u Janusza Kondratiuka, to był film Milion Dolarów, razem z Janną Kulik, to w głównych rolach. Wprawdzie ten film może nie był najlepiej przyjęty. Tak. Niestety, ale jednak u legendy polskiego kina, no to jest kultowego reżysera. Tak, to jest właśnie ten temat tego, żeby po prostu pracować i próbować różnych rzeczy. Byliśmy już w tym momencie zdjęć w przygotowaniach do sali samobójców z Janem Komasą, gdzie to miała być taka pierwsza, duża rola, tak, czy jedna z takich głównych dla mnie, więc chciałem się do tego... Absolutnie, to był spektakularny twój film, twoja rola. Chciałem się do tego przyłożyć, więc i tutaj przyszła taka propozycja zagrania u pana Kondratiuka.
I się rzeczywiście trochę zawahałem wtedy, czy przyjąć tę rolę, ze względu, nie chciałem, żeby ucierpiało przygotowanie do kolejnego filmu. Jednocześnie próbowałem to wszystko pogodzić ze szkołą, bo jednak nie musiałem brać... To ciągle tego, jeszcze była szkoła. Tak, nie musiałem brać tego urlopu dziekańskiego, tylko dostałem tak zwany indywidualny tok studiów, czyli uzupełniałem zajęcia wtedy, kiedy byłem w stanie to robić. I pamiętam, że byłem z aktorem Piotrkiem Głowackim. A jest taki znany. Jest taki znany aktor Piotr Głowacki w Toruniu. Przy okazji, wydaje mi się, że to było przy okazji festiwalu Toffee Fest. Taki, nie jestem też teraz pewien. Potwierdzam, że jest, istnieje tylko taki festiwal. Że ja się wtedy trochę wahałem nad tym, czy to robić, czy nie. I spotkaliśmy, bo chodziliśmy z Piotrkiem po Toruniu na tyle długo, że już były godziny poranne, już słońce już wyszło, bo ja było jakoś przed 6 rano. Znajdowaliśmy się niedaleko miejsca zamieszkania jego rodziców na ulicy Legionów i nagle przyszedł jego tata, który szedł do pracy jako kierowca MZK w Toruniu, czyli Miejskiego Związku Komunikacyjnego. I zakładu. Zakładu, tak. I powiedział, i Piotrek powiedział do niego, no słuchaj, widzisz, bo tutaj młody aktor ma takie rozterki, czy grać, czy nie grać. I on tak spojrzał na mnie i powiedział, jak dają robotę, to bierz. No i tak zadzwoniłem za kilka godzin i powiedziałem, że będę też grał w tym filmie, dlatego że tak jakby w moich przemyśleniach zapomniałem o tym, że najważniejsze w zawodzie aktora to jest, i nie tylko aktora, to jest pracować. No właśnie, jak dzisiaj myślisz po latach już o tym filmie, do którego przygotowywałeś się tak długo, tak starannie i który przyniósł również tobie spektakularny sukces, bo tutaj zaczęły się nagrody, nominacje. No oczywiście mam ciągle na myśli Salę Samobójców. To już sporo czasu minęło, ale to myślę rola, która ciągle pozostała jakąś twoją wizytówką. Tak. Jak myślę o tym? No rzeczywiście jest to dawno temu. Myślę o tym w ten sposób, że był to film, który był wtedy dla mnie ważny z tego powodu, że wydawało mi się, że było mało tematów, przynajmniej w polskiej kinematografii, które i filmów, które dotyczyły młodych ludzi i ich problemów. Raczej miałem wrażenie, że są jakoś młodzi ludzie omijani w kinematografii, ich problemy nie są traktowane, że tak powiem, na poważnie w 100%. I wydawało mi się, że ten film może zwrócić uwagę na autentyczny problem, który istnieje. Problem spędzania czasu w internecie, izolacji społecznej. Problem, który gdzieś tam do dzisiaj jeszcze na o wiele większą skalę jest ważny i obecny. I z tego powodu chciałem się głównie przyłożyć do tej pracy. Myślę, że to był taki dla mnie wtedy ważny temat. Jest do dzisiaj, ale czas minął i rzeczywiście jestem w zupełnie innym miejscu. Nie mam też dystansu. Generalnie wydaje mi się, że filmy, w których biorę udział, to powoduje, że brakuje mi tego obiektywizmu, więc nie byłbym w stanie ci powiedzieć, czy to jest na ile udany film z na ile udaną rolą. Wiem, że ten temat był dla mnie ważny. Ale absolutnie zapamiętano. Na pewno zapamiętano, na pewno jest tak, że do dzisiaj dostaję czasami wiadomości, zwłaszcza od młodych ludzi, którzy wydają się być w swoich życiach jakoś tam w pewien sposób zagubieni i odczuwają do tego bohatera z nim jakąś więź i utożsamiają go ze mną i mają wrażenie, że żeby napisać do mnie o to, że czują się w taki czy inny sposób samotni. Więc to pokazuje, jaką siłę ma kino i potrafi mieć kino i dlatego też, że tak powiem, mój wybór tego medium, bo ono też zawsze miało na mnie taki wpływ od dziecka, że tak powiem, jak oglądałem filmy, to w tych światach się zatracałem kompletnie. A w którym właściwie momencie, przy jakiej propozycji, w jakiej sytuacji zaczęła się ta twoja
już zagraniczna również kariera, bo należysz do tej wąskiej jednak grupy polskich aktorów, chociaż jest ich coraz więcej, przecierają szlaki tu i ówdzie, która od wielu lat z powodzeniem właśnie gra nie tylko w Polsce, ale także za granicą. To rzeczywiście było po 2012 roku, to było chyba w 2012 roku, kiedy byłem w tym programie w Berlinie Shooting Stars. To jest taki program, który promuje młodych aktorów z całej Europy. Tak, wschodzące gwiazdy, tak. No tak, 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 tak się ten program nazywa, a de facto chodzi o to, że bierze się udział w kilku dniach na Berlinale, czyli na festiwalu filmowym w Berlinie. I no, ma się te ekspozycje, że tak powiem, trochę na rynek międzynarodowy, poznaje się reżyserów castingu, agentów i tak dalej. Ja tam wtedy byłem, to jakoś od razu poskutkowało jakąś taką rolą, którą grałem w Anglii, pamiętam. I kilka propozycji za tym przyszło, natomiast wydaje mi się, że sytuacja dzisiaj też zmienia się z tego powodu, że rynek po prostu się zmienia, europeizuje się, granice się przesuwają, otwierają, są też i powstają coraz to nowe projekty, gdzie są potrzebni ludzie, czy to z Europy Wschodniej, nie tylko, więc to było jeszcze te 10 paręnaście lat temu, ta rzeczywistość rynkowa wyglądała trochę inaczej. I dzisiaj te możliwości grania za granicą, wydaje mi się, stają się coraz większe i to dobrze. Ale tutaj muszę zauważyć, właściwie przypomnieć. Ja użyję słowa przypomnieć, bo dla mnie to nic nowego i nieraz już w przeszłości też o tym rozmawialiśmy, ale mam wrażenie, że dopiero teraz niektóre media odkrywają to, że ty masz pewne atuty, jeśli chodzi o granie za granicą, choćby ze względu na to, jak się potoczyło twoje życie od dzieciństwa. Sporą część tego życia spędziłeś właśnie w Niemczech. Jesteś absolutnie osobą dwujęzyczną, więc znakomicie sobie radzisz po polsku, po niemiecku. No i chyba też równie świetnie, skoro grasz w takich produkcjach po angielsku, także to jest walor, to jest atut. Tak, myślę, że rzeczywiście jest coś takiego. Większość mojej rodziny jest dwujęzyczna. Posługujemy się językiem niemieckim i polskim. Ja spędziłem pierwsze 11 lat w Hamburgu mojego życia, gdzie właściwie niemiecki był pierwszym moim językiem takim używanym, i to w przedszkolu, w szkole, z kolegami. W domu mówiło się po polsku, natomiast no, mój niemiecki był zdecydowanie silniejszy, lepszy i zawsze moi rodzice do mnie przychodzili i się mnie pytali, a jak to powiedzieć po niemiecku, czy jak to wymówić po niemiecku. Mówiłem po polsku, ale z takim dosyć słyszalnym akcentem. Nie umiałem pisać czy czytać po polsku, no bo po prostu tego nie stosowałem, nie ćwiczyłem i gdzieś tam tych rzeczy musiałem się po przyjeździe do Polski nauczyć. Czyli ty musiałeś wykonać dużą pracę. Więc musiałem wykonać rzeczywiście pracę. Pamiętam do dzisiaj, że na egzaminie szkoły teatralnej się mnie zapytali, ile miałem punktów z matury, czy jakoś takie było pytanie, jak poszły matury, i ja się pochwaliłem, że miałem chyba, już teraz nie chcę skłamać, ale ponad 70, co dla mnie było po prostu z rozszerzonego języka polskiego, co dla mnie było sporym osiągnięciem, bo jednak ten język niemiecki cały czas w głowie był, dominował i nie sądziłem, że będę miał tak dobry wynik, co potem kolega, który był ze mną na egzaminie, uznał za zachwalenie się, bo nie znał mojej historii. I potem studiowaliśmy razem i on do dzisiaj mi wypomina ten moment, że przyszedłem tam i się pochwaliłem, ile miałem punktów. Natomiast rzeczywiście ta nauka, trzeba było to nadrobić, czytać lektury. Słuchałem radia, a propos, pamiętam, dlatego że te słowa w radiu, to było dla mnie za szybko i ja nie byłem w stanie zrozumieć. Za szybko? Tak, za szybko. Miałem wrażenie, że się w radiu mówi i starałem się przez to... No mówi się, mówi. Tak, zrozumieć, co dokładnie mówią. Więc było to kwestia przestawienia, dlatego tym bardziej byłem, muszę przyznać, no, zadowolony, że się udało dostać do szkoły teatralnej właśnie w tym języku, że udało mi się ten język przyswoić do tego stopnia, że dzisiaj jest on zdecydowanie we mnie dominujący i zawsze jak jadę do Niemiec, czy tam pracuję, to potrzebuję chwili, żeby się przestawić.
i tak to wygląda. No to właśnie jest może dobry moment, by zapytać cię o te aktualności, bo chyba to już jest praca zakończona, ale rzeczywiście ostatnie tygodnie, by nie powiedzieć miesiące, właściwie chyba od początku roku spędziłeś w Niemczech na planie nowego filmu. Co można byłoby na ten temat zdradzić? To nie jest, że tak powiem, wielka tajemnica. Dostałem taką propozycję zagrania w takiej serii, bo to nie jest serial, dlatego że każdy z filmów ma 90 minut, natomiast one czyli prawie jak kinowa fabuła, tak? Prawie jak, myślę, że po prostu na polskim rynku nie ma takiego ekwiwalentu, że tak powiem, i dlatego ciężko to z czymś porównać, co my tutaj znamy, ale jest to rodzaj, powiedzmy, serialu, w którym każdy z odcinków ma 90 minut. Jest to format kryminalny i zostałem tam zaproszony, żeby zagrać komisarza, który tak rozwiązuje, że tak powiem, kryminalne zagadki. Na razie jestem tam zakontraktowany, że tak powiem, na 4 filmy, i czyli takie 4 90-minutowe filmy będę... I to już nakręcone, rozumiem. I nakręciłem z nich 2, więc będę jeszcze jechał na kolejne 2, natomiast nie wiem, jak długo tam będę, ale na pewno jest to dla mnie jakaś taka przygoda w Hamburgu, czyli w mieście, z którego pochodzę, gdzieś się wychowywałem, i okazja do pracy z ludźmi, i myślę, że to jest dobra dla mnie praca. No to spójrzmy też na te ostatnie twoje filmy, które doskonale już znamy w Polsce, bo one miały całkiem niedawno albo nieco wcześniej premiery, i właściwie jak tak patrzę, to są zupełnie różne role, a zarazem mam wrażenie, znaczy my widzowie możemy mieć takie wrażenie, że ty nie schodziłeś z planu filmowego, bo film po filmie, nieco wcześniej była Zadra, tutaj raper Motyl, Ultima Thule, czyli autorskie, kameralne, bardzo takie estetyczne, może nawet kino, film Klaudiusza Chrostowskiego, no duża produkcja, Doppelganger Sobowtór, Jana Chalupka, Biała Odwaga całkiem niedawno. Także sporo tych premier, sporo tej pracy. Patrząc na to, jak się te filmy pojawiały na ekranie, to wydaje się, że właściwie powstawały chyba niemal w tym samym czasie. Oczywiście to pewnie było trochę inaczej. Było rzeczywiście inaczej, no jest tak w tym świecie, w tym biznesie, że te filmy się robi, najpierw się przygotowuje, no potem jest okres zdjęcia, potem jest postprodukcja i czekanie poprzez dystrybutora najlepszy moment, kiedy film wypuścić, i ten proces czasami trwa no, od roku do 3 nawet. Byłem w takiej sytuacji, że filmy wychodziły 2 lata po ich realizacji, tak, nakręceniu, więc tutaj akurat ten moment wypuszczenia filmu jest mocno zależny, znowu nie od nas stricte, że tak powiem, twórców. I więc nie było tak. Rzeczywiście to, co się zazębiało, to był film Jana Chulpka Doppelganger z filmem Biała Odwaga Marcina Koszałki. To było tak, że ja Doppelganger był co prawda realizowany w Polsce, w 100% wszystkie zdjęcia realizowaliśmy w Polsce, mimo że film dzieje się w Strasburgu i nie tylko akcja filmu. To, i współcześnie, w przeciwieństwie do Białej Odwagi. I w przeciwieństwie do Białej Odwagi, wcześniej, że tak powiem, się dzieje w historii. A zdjęcia do Białej Odwagi były realizowane głównie w Zakopanem, w Krakowie, w tamtych okolicach, więc musiałem tutaj rzeczywiście jeździć z planu na plan, i to było coś, co było trochę trudne, jak to pogodzić, jak to połączyć, ale koniec końców się udało. A tak to... Ale jeszcze zatrzymałbym się przy tych dwóch filmach, bo tutaj są bardzo w obu wyraziste właśnie wątki niemieckie. No tak, zdecydowanie jest to coś, co, jak sam powiedziałeś, reżyserzy zaczęli wiedzieć o mnie, czy podłapali, że mówię po niemiecku. I zaczęli oczywiście w słusznej sprawie wykorzystywać. Dokładnie tak. Ale jakbyś mógł rozwinąć właśnie, na czym się te jednak dwie role, mimo że z silnymi wątkami niemieckimi, różniły, poza oczywiście czasem akcji.
No, w białej odwadze gram po prostu Niemca najzwyczajniej w świecie, czyli tutaj nie mam żadnej konotacji polskiej jako mój bohater. To jest Wolfram von Kamitz. Wolfram von Kamitz, właśnie ustaliliśmy sobie wcześniej, że to jest, bo to jest postać, która bazuje na Plügel, był taki rzeczywiście antropolog, który badał tę sprawę. On był Austriakiem na tej, Anton Plügel się nazywał, który posłużył nam za taką inspirację do Wolframa von Kamitza, ale uznaliśmy, że on jednak pochodzi z Niemiec, właśnie gdzieś z północy. Więc jest to postać, że tak powiem, czysto niemiecka, no a w filmie Jana Chalupka Doppelganger jest to postać szpiega wysoko wykwalifikowanego, zdeterminowanego, który przyswoił sobie języki, czy to niemiecki, czy francuski, czy rosyjski, czy angielski, i posługuje się tymi językami na tyle perfekcyjnie, że nie czujemy różnicy, kiedy, czy jest Polakiem, czy Niemcem. Ale też jest to osoba, która ukradła, możemy tak powiedzieć, cudzą tożsamość. Jest to osoba, która ukradła cudzą tożsamość. Nie wiem, na ile tutaj spoilerów, bo nie wiem, kto z Państwa film widział, ale tak, to jest ta różnica, że jest to po prostu postać pochodząca z Polski, która sobie te języki przyswoiła. Tak zresztą, jak było w filmie Pomiędzy słowami Urszuli Antoniak, która, wydaje mi się, jako z pierwszych reżyserek zadzwoniła do mnie i powiedziała: słuchaj, bo ja wiem, że ty mówisz po niemiecku, ja mieszkam w Holandii, mówię po holendersku i mam pomysł na postać, która jest między tymi dwoma światami jakoś tam uwikłana, i wysłała mi scenariusz do tej historii. Więc to była taka pierwsza osoba, która zwróciła uwagę na ten fakt. A Ultima Thule to było wcześniej, czy później między... Ultima Thule rzeczywiście realizowaliśmy wcześniej jeszcze. Byliśmy w Szkocji, realizowaliśmy ten film tam. To była taka inicjatywa trochę post-covidowa, gdzie niedużo się działo, czy mniej się działo, i mieliśmy z Klaudiuszem Chrostowskim, bardziej on miał ten pomysł, ale przyszedł do mnie, zapytał się mnie, czy ja bym nie był w stanie podjąć się takiej przygody, że jedziemy z kamerą do Szkocji i idziemy za młodym mężczyzną, o którym nic nie wiemy, i próbujemy się czegoś o nim dowiedzieć, trochę tak jak w dokumencie, dlatego że on usłyszał o takim małym stateczku, który płynie właśnie na wyspę Fula, to jest wyspa, na której realizowaliśmy film, to są Szetlandy szkockie, gdzie powiedział mu tam przewoźnik, który też pracuje między innymi na tej łódce, że czasami jest tak, że ktoś przyjeżdża z plecakiem i zostaje na tej wyspie i dowiaduje się on o nim, jego historię życia, albo dlaczego tam trafił, i wymyśliliśmy taką historię, takiego bohatera, i rzeczywiście w cztery osoby, czyli reżyser, operator, dźwiękowiec i ja, pojechaliśmy realizować ten film w taki sposób nietuzinkowy, że tak powiem, jeżeli chodzi o realizację filmu fabularnego, bo to koniec końców jest film fabularny, hybrydowy z tego powodu, jak jest realizowany, czyli taka hybryda między dokumentem a fabułą, ale jednak jest to fabularny film. No i też pomyślałem teraz, że właściwie Ultima Thule to jest taki film, który świetnie wpisuje się w nastrój właśnie tych dni, które świętujemy, bo to jest właśnie film przynoszący rozmaite refleksje i właściwie taki rodzaj chyba jakiegoś rachunku sumienia głównego bohatera i jego właśnie podsumowania pewnych etapów w życiu. Tak, tego, co się zmienia, tego, co było, tego, co będzie. I też jego jakiegoś rodzaju odrodzenia się na nowo. Jest to bohater, który, jest to taka, myśleliśmy, że tak powiem, o tym, żeby osadzić te historie w czymś zwyczajnym, w takiej emocji, którą jesteśmy w stanie odczuć jako widzowie, który jesteśmy w stanie zrozumieć, więc pomyśleliśmy o historii żałoby, że jest on w sytuacji utraty i jedzie sobie życie gdzieś tam po tych wydarzeniach ułożyć na nowo, ułożyć też na nowo z samym sobą,
dlatego że traci jednego z rodziców, czyli jest to taki moment w życiu, gdzie się rzeczy przewartościowują. Ja to nazywam ruchy tektoniczne się odbywają w rodzinie. I jakiś nowy porządek powstaje i my mu w sortowaniu tego nowego porządku jakoś go obserwujemy i z nim jesteśmy w tej historii i zdecydowanie jakiegoś rodzaju odrodzenie tam ma miejsce. Bez wątpienia i prywatnie, i zawodowo bywałeś w rozmaitych, egzotycznych miejscach. No właśnie, miałeś okazję spędzić trochę czasu na malutkiej wyspie na Szetlandach, ale też nie tak dawno, myślę, sporo czasu spędziłeś w Puszczy Białowieskiej. Tak było? Wśród zwierząt również? Tak było, też tak było. No to chyba też jakieś szczególne doświadczenie. Bardzo, bardzo szczególne doświadczenie. Byliśmy w Puszczy Białowieskiej, kręciliśmy też w Campinosie ze względu na prawne, że tak powiemy, problemy. Czyli można Puszcza Campinowska troszkę udaje momentami tą białowieską, tak? No tak, dlatego że poprzez działanie Straży Granicznej nie można wszędzie realizować było zdjęć tam i część musiała tutaj być realizowana w lesie, który bardzo przypomina, także myślę, że w filmie nikt tego nie zauważy. A mówimy już od razu, niech padnie ten tytuł o filmie. O filmie Simona, czyli o Simonie Kossak. Gram tam Lecha Wilczka i wieloletniego partnera. My tutaj opowiadamy pewien wycinek z życia Simony Kossak, którą gra Sandra Drzymalska. Wycinek, to znaczy, jaki to jest okres? To jest okres mniej więcej chyba 6 lat, z tego co kojarzę teraz. 5-6 lat opowiadamy moment, kiedy jak Simona trafiła do Puszczy, jak tam zamieszkała i jej... No właściwie to były absolutnie spartańskie początki, tak? Absolutnie spartańskie początki i jej dążenie do uratowania Puszczy Białowieskiej przed wycinką, pisanie pracy doktorskiej i rozrachunkami, jakimiś takimi rozliczeniami też z rodziną, bo to jest też jeden z słynną powodów, rodziną Kossaków. Tak? Słynną rodziną Kossaków, jeden z powodów, dla których też pewnie wyjechała do tej puszczy, więc jest to, powiedziałbym, film raczej taki dramat psychologiczny z elementami może obyczajowości, natomiast ja jeszcze filmu nie widziałem, więc też nie chcę tutaj za dużo mówić, bo jeszcze nie widziałem. No tak, czekamy na premierę. To jest nowy film Adriana Panka, ale myślę, że bardzo interesujący, tak jak w ostatnich latach naprawdę zaistniało spore zainteresowanie osobą Simony Kossak. Ona sama była, ja sam pamiętam właśnie jej przepiękne felietony, opowieści, które też pojawiały się na antenie Trójki kiedyś, później była książka, ale też nie tak dawno był film dokumentalny poświęcony Simonie Kossak, Natalii Koryńskiej-Gruz. To też może była jakaś inspiracja? Absolutnie. Oczywiście widzieliśmy ten film. Natalia Koryńska-Gruz osadziła go też na osobie Joanny Kossak, która żyje do dzisiaj tam w Puszczy. Czyli siostry. Czyli to jest siostrzenica bohaterki. A, przepraszam, siostrzenica, tak. To jest siostrzenica bohaterki, ale jeszcze jedną z spadkobierczyń, prawda, Kossaków, więc miałem na tyle szczęście, że mogłem tam pojechać i spotkać się z panią Joanną i spędzić trochę czasów w puszczy tam i muszę powiedzieć, że to spotkanie naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie i jestem pod tym względem wdzięczny temu zawodowi, że jestem w stanie spotkać ludzi i uczestniczyć w życiach i w światach, których bym na pewno tak, do których bym się sam jakoś nie zapuścił albo mógłbym nie trafić, a na pewno nie na takim poziomie, dlatego że ta wymiana
jak jest temat jakiś dramaturgiczny, jakiś scenariusz i o coś chodzi, no to ta wymiana międzyludzka od razu staje się z automatu głębsza, bym powiedział, i ludzie się spotykają na jakimś takim poziomie naprawdę niesamowitej szczerości. Takie też było to spotkanie. Dowiedziałem się mnóstwo o naturze, dowiedziałem się trochę o tej rodzinie, o tych okolicznościach, oczywiście o Leszku też. I muszę powiedzieć, że temat mnie bardzo zafascynował i myślę, że temat natury jest, który będzie też w filmie obecny, jest no naprawdę głęboki i kryje w sobie też dużą metafizykę. No to nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na tę kinową premierę Simony. Mam nadzieję, że to w tym roku. Mam też taką nadzieję. Jak mówię, to jest niezależne od nas, ale mam nadzieję, że... Ale film się szykuje już. Tak, może jesienią. Jest bliski ukończenie. A jestem ciekaw, czy z tych studenckich, krakowskich czasów, no w końcu spędziłeś tam kilka lat, czy miałeś wtedy świadomość, że tak blisko jest szkoły, tak blisko jest słynna Kosakówka, taka właśnie no, opuszczona, zaniedbana? Nie miałem pojęcia. Oczywiście rodziny Kosaków kojarzyłem, znałem, natomiast całej tej historii Kosakówki, co jest z nią związane, tego nie znałem, w ogóle tego nie znałem, a to rzeczywiście jest kilka kroków od szkoły teatralnej. Tak. No właśnie, tak pomyślałem. A jeśli chodzi o te światy, o których tak pięknie przed chwilą powiedziałeś, które dzięki kinu, dzięki filmowi poznajesz, czy masz jakieś marzenia związane z wejściem w taki świat, w którym jeszcze nie byłeś? Nie wiem, czy mam marzenia. Raczej u mnie to działa tak, że jestem zawsze to na nowo zaskoczony tym, gdzie trafiam. Teraz byłem w Hamburgu i miałem policyjne treningi z policją niemiecką i strzelanie z broni i wchodzenie do pomieszczeń i, że tak powiem, je ewakuowanie i tak dalej. I uczyłem się tych procedur. No i też byłem w szoku tego, gdzie jestem, że tak powiem, że to raczej działa u mnie na zasadzie tego orientowania się, jak ja się tutaj znalazłem. I to jest to, dlaczego uważam, że ten zawód jest niesamowity. Ale czy wyprzedzające mam takie marzenia, myśli? Raczej nie, raczej też nie mam takich ról czy reżyserów, których bym powiedział, że koniecznie bym chciał zagrać, wymarzonych. Oczywiście byłoby kilka nazwisk, z którymi bardzo bym chciał się kiedyś spotkać, chociażby ze względu na samo spotkanie, prawda? Ale nie myślę o tym w ten sposób. Raczej myślę o tym, że jest to jakaś droga, widocznie moja, którą idę w życiu, która mnie gdzieś posyła w różne kierunki i tam staram się jakoś być i funkcjonować. Ale nie mam takiego jakiegoś wymarzonego. Myślę, że wciąż, może jakbym powiedział, ale to bardziej tutaj do wszystkich słuchających reżyserów jest i reżyserów obsady niż do państwa, że mam czasami wrażenie, że te konteksty ról, w których się występowało wcześniej, one jakoś tak idą za mną i jestem potem, są mi proponowane podobne, że tak powiem, role i konteksty. To by mogło się trochę zmienić. Myślę, że tutaj można by jeszcze czegoś poszukać innego. No to ja bym jeszcze zaproponował chwilę rozmowy o świecie, który może tak wprost nie całkiem kojarzy się z tobą, ale który też w twoim życiu zaistniał. Mam na myśli śpiewanie, bo tego również uczą w szkołach filmowych, teatralnych. No to jak u ciebie z tym śpiewaniem? Bo dzisiaj oczywiście sięgamy tutaj po utwory, w których również wystąpiłeś. Moje śpiewanie rzeczywiście było związane z projektami filmowymi, gdzie jakiś to był jakiś element roli. No ale był nawet musical. Był nawet musical, to prawda, ale ja wtedy powiedziałem też na samym początku, że ja śpiewać nie umiem, więc może to nie jest najlepszy pomysł, żebym wziął udział w musicalu. Ale wiesz, kiedyś też nie całkiem dobrze mówiłeś po polsku. No a potem był można jednak sukces. Można się jeszcze kilku rzeczy w życiu nauczyć, to prawda. Też jestem zwolennikiem tej teorii, że możemy się codziennie czegoś nowego nauczyć. Raz wziąłem udział w męskim graniu. To było rzeczywiście dla mnie takie spoza mojego aktorskiego
Kowalskiego, aczkolwiek... Ale przypomnij, co to był za utwór? To było męskie granie, to była Wojenka, Laocze, prawda? Który był no, właściwie tak naprawdę krzyczany no, niż, bardziej niż śpiewany, co mnie ratowało, ale też, też raczej to traktowałem jako doświadczenie aktorskie, dlatego że rzeczywiście te no, kilka tysięcy ludzi, których jest pod sceną i to jest jakiś taki rodzaj no, wymiany energii i doświadczenia, którego myślę, że ani teatr, ani plan filmowy nie są w stanie przekazać. No nie to... chciałeś do teatru, no to miałeś dużo większą publiczność jednorazowo. Jednorazowo, tak. Tak, no łącznie chyba 4 razy tam wystąpiłem, bo to jest cała trasa, prawda, tak, tam w różnych miastach. Bo o ten czwarty już sam poprosiłem, bo na tyle mnie to wciągnęło, że chciałem więcej. Bo rzeczywiście muszę Państwu powiedzieć, że to jest niesamowita energia. Jeszcze ludzie, którzy znają te utwory, śpiewają, to jest naprawdę niesamowite przeżycie. A utwór nagrany z Reniusis? Utwór nagrany z Reniusis, no tam jestem bardziej jako w entre, jako tak? Prawda, tak, jestem tutaj, bardziej czytam, recytuję no, poezję, można by powiedzieć, więc... Stanisław Barańczyk. Dokładnie, więc wydaje mi się, że bym tutaj tego do śpiewania akurat nie zaliczał. Dziękuję ci bardzo za te świąteczne spotkanie. Jutro będzie lanie wody? Jutro będzie lanie wody, zdecydowanie. No. Jak to bywa w lany poniedziałek. Dziękuję bardzo w Trójce, świątecznie, wielkanocnie był z nami Jakub Gierszał. Dziękuję za to spotkanie. To ja dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. I nawzajem.